ostatniej chwili. Jak mówią amerykańskie media, w USA wynaleziono puszkę aluminiową. Cudowne ręce, które wynalazły tę puszkę, nie są nam znane. A więc apelujemy do telewizorów. Jeśli znacie tego wynalazcę, dzwońcie do nas. Numer podany na dole ekranu. Nagrody gwarantowane. Dzisiaj znajdujemy się w drugim liceum ogólnokształcącym. Zobaczymy, jak w tej szkole uczniowie angażują się w naszą akcję recyklingu puszki. Krasnoludki? A co wy tu robicie? Koletnicy! Mleko! Na bałkę? Ale słuchajcie, macie gości, no to kurczę, nie śmiemy głupa, goście się ładnie trzeba. Cóż to jest za prędzej? Co się dotknął, ktoś by dotknął. W dniu jutrzejszym chcieliśmy ogłosić, że będzie apel o puszce i wstęp będzie taka puszka, każdy. I na korytarzu od jutra będzie także takie pudełeczko stało. I do tego pudełeczka będzie trzeba rzucać puszki. Super, no teraz ten gość powtórzy, o czym żeśmy mówili. No, powstańmy. Kamerę tu, przyjdź tam do kamery. Proszę. Dobrze, jutrzejszej tylko? No tak powiedziałem. I ze wszystkich puszek popite będą zlewki. A jak się wziął puszkę do pojemnika, to pojem zrobi. Co? Te, takie skarbonki, znaczy te. Tak ma do siebie, że jest krótko. A za to dziękujemy za uwagę i zapraszamy jutro. No ale dżentelmenem roku to żaden nie zostanie. Trzeba było dwie puszeczki odprowadzić ładnie, kurde. To jest za rączkę? No, niekoniecznie za rączkę, bo rączka nie wystaje, ale za nóżkę. Pani Monika już na stanowisku. Proszę, pierwsza ryba. Tamta była wygaszona. Przypominam, tylko puszki aluminiowe się nie przyczyniają. O, dwie ryby na to. Pani Monika trochę umiarł w tym połowie. Super, będzie kolacja. No we wtorek, jeżeli ktoś przyjdzie bez puszki, to niestety nie będzie mógł brać udziału w zabawie. Ale dzisiaj jeszcze zachęcamy. O, tam idą dwie smutne dziewczyny bez puszki niestety. Ale dobrze, ale prosimy bez skarży. Dziękuję za odpowiedzenie na pytanie. Kolejną puszką, z którą przeprowadzę wywiad, jest puszka w pojemniku.
cieszysz się, że jesteś w pojemniku? Oczywiście, że się cieszę. Spotkałam tu wielu moich przyjaciół, z którymi mogę porozmawiać o puszkowych sprawach. Jakie masz plany na przyszłość? Będę potrzebna światu. Przerobią mnie na nową puszkę, której picie zaspokoi czyjeś pragnienie. Dziękuję za odpowiedzenie na pytania.